Witajcie. Odwiedziłam niedawno moją miejską drogerię Jolka i zauważyłam na półeczce dwie nowości perfumowe z 2023 roku. Oczywiście poprosiłam i mam je tutaj. Dziewczyny mi wypożyczyły flakoniki, więc spokojnie mogłam sobie przetestować je w domu i zrobić dla Was krótką recenzję. Dziewczyny o Was nie zapomniały i przygotowały małą niespodziankę. Zajrzyjcie do opisu, o co chodzi. Powiem Wam, że testy były piękne, pachnące, długotrwałe, ekspansywne. Brzmi interesująco? Powiem Wam, że brzmi bardzo, bardzo dobrze, ponieważ jeden i drugi zapach utrzymywały się na mojej skórze nadspodziewanie dobrze. 6-7 godzin. Naprawdę rewelacja. Jeżeli chodzi o projekcję, jeden z nich był troszeczkę głośniejszy z uwagi na to, jaki jaśmin został tutaj zastosowany, ponieważ jaśmin jest królem dzisiejszego odcinka, ponieważ występuje w jednym i w drugim zapachu. Jaśmin został podany w sposób inny. Jeżeli chodzi o Chloe, Chloe Nomad Jasmine Naturel Enfance. Mam nadzieję, że tym razem wymawiam dobrze tą nazwę, bo całe życie myślałam, że to jest Chloe. Tak, człowiek się uczy cały czas. Jeżeli chodzi o tą wodę perfumowaną, mamy tutaj jaśmin egipski, ale oprócz niego występuje także mirabelka, gruszka, daktyle, frezja, drzewo sandałowe, wanilia, mech dębowy i paczula. I dla mnie, w mojej opinii, w moim odczuciu, na mojej skórze jest to zapach typowo jaśminowy. Ale to jest taki jaśmin upojny, tropikalny, taki trochę zahaczający o ból głowy, bo powiem Wam, że po pierwszym teście ten ból głowy się pojawił. Myślałam, właściwie nie wiem, o czym ja myślałam, ale ta aplikacja była dosyć spora, intensywna z uwagi na tą euforię, która mnie porwała w tym zapachu. No potem troszeczkę przeklinałam ten swój pomysł. Ale to był pierwszy raz. Pierwszy raz bardzo intensywny, trochę bolesny. Potem pojawiły się kolejne. I oto są moje przemyślenia na temat tego zapachu. Nałożę go sobie na skórę. Zobaczycie przy okazji, jak pracuje atomizer. Bardzo pięknie, mięciutko. I od razu, na samym początku, uderza Was aromat bardzo intensywnej jaśminowej słodyczy. Jaśminowej słodyczy podbitej owocami. Ja tutaj nie wyróżniam tych poszczególnych nutek owocowych. Wiem, że jest gruszka, wiem, że są daktyle i że macie tutaj również mirabelkę. Być może mirabelka daje delikatnej kwaskowatości, ale takiej minimalnej. Gruszka jest bardzo soczysta, bardzo taka syropowata, podobnie z daktylami. Dla mnie prym wiedzie jaśmin. Jaśmin być może połączony z frezją. Taki jaśmin w wydaniu maksymalnie tropikalnym. Dlaczego o tym mówię, dlaczego to podkreślam? Ponieważ ten zapach przypomina mi inny. Tutaj Wam wstawię jego zdjęcie. Nie pamiętam teraz w tej chwili dokładnie nazwy. Wiem, że to jest bodajże Montal Tiare, ale co? Zobaczcie sobie sami. Tak, podobny odbiór, ale ten zapach jest w mojej opinii lepszy, ponieważ jest delikatniejszy, nie jest tak agresywny, nie jest tak chemiczny. Tutaj czuć tą naturalność, o ile mogę tak powiedzieć, składników. I nosiło mi się go zdecydowanie przyjemniej niż ten, który tutaj możecie obserwować. Poza tym myślę, że dużą robotę robi tutaj paczula. Paczula, której nie wyczuwacie w sposób bezpośredni, ponieważ nie została ona w taki sposób podana. Ona stanowi tło, daje głębi jaśminowi. Wszystko delikatnie, chciałabym powiedzieć płyca, ale to może brzmieć mało ciekawie,
łagodzi. I to jest dobre słowo, drzewo sandałowe i mech dębowy. Jaśmin na mojej skórze trwa do samego końca. Nie jest on już tak intensywny i tak mocny przy końcówce, ponieważ jest to zapach, który u mnie siedzi spokojnie 6-7 godzin. Wywołuje uśmiech na twarzy i jednocześnie pojawia się taka czerwona lampka. Uwaga z aplikacją. Jeżeli jesteście wrażliwi na jaśmin, musicie wiedzieć, że tutaj on jest naprawdę intensywny. Oczywiście są to testy na mojej skórze. Być może Wy będziecie odbierać te nutki inaczej. Być może któraś z nich będzie na Was wybrzmiewała bardziej intensywnie. Na mnie króluje jaśmin. Mocny, intensywny, przebojowy, tropikalny, bardzo przestrzenny, taki, który wyczuwacie bez żadnego problemu, który pięknie projektuje przez kilka godzin. Potem ten zapach robi się trochę bardziej bliskoskórny, ale jaśmin cały czas jest. Z kolei w tym drugim zapachu jest to Hugo Boss Alive Perfume. Jest to kolejny flanker z linii, znam je wszystkie i powiem Wam, że ten dla mnie jest z nich wszystkich najspokojniejszy, najbardziej wygładzony, najmniej słodki. Mamy tutaj nutki jaśminu, wspomnianego wcześniej, ale podanego naprawdę w zupełnie inny sposób, wetyverii i skóry. Zapach w początkowej fazie, pokażę Wam atomizer, świetny, jest świetny ten atomizer, bardzo mi się podoba. W tej początkowej fazie bardzo mi się podoba. Jest piękny, ujmujący, niesamowicie kobiecy. Jaśmin nie jest tak krzykliwy i połączenie z wetywerią, która tutaj naprawdę nadaje takiego delikatnego, cytrusowego charakteru, i tej nuty skóry, która została podana w taki sposób, który jest niezwykle subtelny i delikatny. Ja przyznam się Wam szczerze, że tak podanej skóry nie lubię, nie przepadam za nią. Chyba wolę taką bardziej zwierzęcą, animaliczną, taką wiecie, jak macie na przykład w Italian Leather albo... Gdzie ona jest jeszcze, ta skóra, taka dosyć ciekawa, skóra zamsz w Bottega Veneta. Tamta skóra mi się podoba bardziej. Ta jest mega delikatna. I dlatego początek tej wersji podoba mi się najbardziej. Później jaśmin stopniowo się wycisza, zostaje Wam suchość wetyverii i skóry. I ten zapach już nie jest tak wibrujący i tak przestrzenny. Robi się bardzo spokojny. Nad czym ja osobiście ubolewam, bo bym chciała ten początek czuć długo, 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 naprawdę długo, aż do samego końca, ale niestety tego nie mam. Na mojej skórze robi się on bardziej suchy, bardziej wyważony, niestety bardziej płaski także. Żałuję, bo początek jest dla mnie fenomenalny, bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. Mam je nałożone tutaj w zgięcie łokciowym, są tutaj już bodajże 6 godzin. Ja nadal je wyczuwam, jest skóra delikatna i chyba tylko ona, nie ma tutaj już jaśminu. Więc jeżeli interesuje Was taka wersja Alive, będziecie zadowoleni. Ja cały czas jestem zwolenniczką wody perfumowanej. Ona najbardziej mi się podoba, najbardziej odpowiada mi i chyba daje największą radość. Podoba mi się malina z wersji Intense. Tutaj ten jaśmin również jest niezwykle interesujący. Powiem Wam, że taki wręcz nawet bym powiedziała uzależniający. Ten początek chwilotrwaj. Niestety nie chcę.
Krótkie podsumowanie. Jeden i drugi zapach mają naprawdę dobre parametry. Zaskoczyły mnie pozytywnie, bo troszeczkę się o te parametry bałam. Ten trwał na skórze dłużej i też zrobił się szybciej, mniej ekspansywny. Ten natomiast trwał logicznie rzecz biorąc odrobinę krócej, ale ten jaśmin, który tutaj występuje, trwał do samego końca i chwała im za to. Jaśmin mocny, intensywny, tropikalny, bardzo słodki, jaśmin delikatny, świetnie wyważony, bardzo ładnie skomponowany z resztą składników. Który z nich zwojuje Wasze serce? Zależy od Was. Ja szczerze polecam testy, ponieważ możecie być bardzo przyjemnie zaskoczeni. Tutaj uważajcie na aplikację. Tutaj myślę, że takiego problemu nie ma. Nawet jeżeli przesadzicie, nic Was nie zdusi i nie zadusi. Czy znacie te zapachy? Jeżeli tak, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co o nich myślicie. Tak jak zawsze, każda opinia na wagę złota i im więcej opinii, tym lepiej. Ja jeszcze raz, moje drogie panie Angeliko i Jolu, dziękuję Wam za to, że mogłam Wam, moim widzom, zaprezentować te zapachy, opowiedzieć o nich i przeżyć tą piękną, perfumową przygodę, bo naprawdę te testy były mega przyjemne. Pozdrawiam Was i do następnego razu. Cześć!